Wspominałeś o kilku zabawnych historiach, czy zależnościach, analogiach, które spotkały Cię podczas Twojej muzycznej drogi. Spróbuj sobie przypomnieć jakąś jedną najzabawniejszą historię, która przydarzyła Ci się podczas Twojej przygody z muzyką. Chłopie, tego się nie da opowiedzieć ludziom. Ja myślę, że wiadomo, że wszyscy powiedzą, że niektóre rzeczy trzeba po prostu zobaczyć. Nawet opowiedzenie o nich może nie być śmieszne, albo nie oddawać powagi sytuacji. Śmiesznych, poważnych było wiele sytuacji, które były po prostu nie z tego świata. I w ogóle myślę, że potwierdzić to każdy człowiek, który jeździ, muzykuje, jeździ po kraju. Wie, że zagrałem, nie wiem, 500, 600, 700, ja nie wiem, naprawdę, nie? Tych koncertów po tej Polsce, wiesz, w tym aucie siedząc i tam się po prostu, wiesz, bardzo różne rzeczy działy, nie? Od takich prostych, trywialnych typu, że na przykład na pewno na zawsze zapamiętam dwie dziewczyny w Domu Kultury, jak dopiero zaczynałem swoją karierę i zrobiłem kawałek pod tytułem Wrocławska Premiera i to był mój pierwszy singiel. Pojechałem go grać do jakiejś tam miejscowości, nie wiem jakiej, i do mnie z góra wychodzą dwie laski i mówią, zajebisty, macie ten kawałek Warszawska Premiera. Na przykład, wiesz, to już wtedy było dla mnie generalnie i tak po prostu jakimś abstraktem. A to, co zobaczyłem później, było abstraktem, nawias do NJ. I to, co się dzieje generalnie na trasach, jak masz 19 lat, to jest nie do opowiedzenia generalnie ludziom w tej chwili. Śmiesznych i tragicznych sytuacji wiele. Wiele takich, które chciałbym zapamiętać na zawsze. Jedną z nich jest na przykład, jak zadzwonił do mnie Tede. Wyrwał mnie z takiego marazmu, w którym ja dokładnie wcześniej pół godziny rapowałem i przysięgam, chciało mi się kurwa płakać, nie? Jestem 30-letnim facetem w obcym kraju, zastanawiam się, dlaczego musiałem wyjeżdżać, dlaczego kurde, dlaczego ja muszę mieć tak ciężko, ja chcę nagle wrócić, ja chcę robić to, co robiłem, ja to kocham, nie? I nagle na to wszystko generalnie, kiedy jestem taki rozjebany na atomy człowieku, dzwoni do mnie telefon, nie? Tede. Odbieram ten telefon, człowieku, mówię halo. W tym momencie generalnie nie wiem, ile tych ludzi tam jest, ale on na wrocławskim koncercie postanowił, że skoro jestem reprezentantem Wrocławia, to uhonoruje mnie w ten sposób. I on do mnie zadzwonił, żebym ja do nich coś powiedział, a jak ja ich usłyszałem, wtedy się pochowałem. Rozumiesz, co chodzi? I nagle rozumiem generalnie, że tam krzyczą ludzie do mnie, nie? We Wrocławiu, tam na miejscu, ja dopiero o tym myślałem. Nie? Z wielu powodów są, jest dużo sytuacji, które zapamiętam. Ludzi serdecznych, którzy mi pomogli po drodze, różne rzeczy. Pamiętam powódź, która nas dopadła, Kostek to potwierdzi, Rafał i inni ludzie również. Powódź, która w czasie rzeczywistym nas dopadła. Woda rosła tak, że nie byliśmy w stanie uciec przed nią samochodem. Nie? Widziałem to na własne oczy. Nie? Do wielkiego miasta w Polsce nagle wpierdala się powódź. Nie? Rozumiesz? A my uciekamy przed nią autem i za chwilę będziemy już, nie wiem, płynąć, nie? Chłopie, wiesz, to jest jakieś sytuacje abstrakt pełen. 3 lata temu z trzecim wymiarem dwukrotnie o mało nie straciliśmy życia dojeżdżając na koncert autem. Trafiliśmy, później się okazało generalnie, jechaliśmy niedaleko, nieopodal Częstochowy na koncert. Tyle tylko, że w Częstochowie i w okolicach szalała trąba powietrzna, która zniszczyła, udokumentowana w Polsce generalnie i nikt już teraz nie powie, że to jakaś bajka. Tam była trąba powietrzna, ona zrywała chaty, rzucała furami i przerzuciła krowę. Rozumiesz, o co chodzi? Z wielu powodów generalnie to był dla mnie szok, nie? Bo ponieważ my jechaliśmy dokładnie w czymś, co było ciemno, waliło gradem, padały drzewa, my się ślizgaliśmy i mieliśmy 5 metrów widoczności, tylko że my nie wiedzieliśmy, że gdzieś obok szaleje żywioł, który za chwilę być może go nie widzimy i nas, wiesz, są różne tematy dziwne. Także jest tak wiele tych, że taka mnogość w ogóle tych doznań, że stracilibyśmy 3 godziny na przypominanie sobie tych rzeczy, nie? Ale było sporo. Z mojej strony to wszystko, dzięki bardzo. 3 słowa dla panu na zakończenie. Dziękuję. 3 będzie zdecydowanie za mało. Także nie wiem, czy jesteście fanami, czy jesteście po prostu przypadkowymi obserwatorami tego materiału. Ja nazywam się Waldemar Kasta, to był wywiad ze mną. Wkrótce pewnie będzie autoryzowany i będę mógł absolutnie potwierdzić to, co mówię w tej chwili. Czyli to mówiłem ja, to, co chciałem powiedzieć, wam powiedziałem. Jestem skromnym raperem, facetem, który robi rap w Polsce. Sprawdźcie mój materiał.